To no. jest fajne. I tu jeszcze. To jest fajne. O. Matko, wszystkie są fajne. Ale teraz zobaczymy to. Które tutaj, te, tu się nam, które nam będzie tu się podobać. Matka, ty grałaś? No. Ty to na tym grałaś? No na tym. Jak to? Proszę? Jak to na tym grałaś? No, no tak, jak tam widzisz. To dzisiaj mówi power, tak, to fajnie to brzmi z angielska, więc ma w sobie taki właśnie power, taką siłę, która napędza wszystkie działania, w których bierze udział. Pani Cesia potrafi się dzielić bezinteresownie ze wszystkimi osobami, z którymi się spotyka, swoją wiedzą, swoim sercem, swoim czasem i to wszystko dała również mnie, bo przecież ja jestem też tą osobą, która ma przyjemność się z nią spotykać. O, tu była ta moja szkoła muzyczna w tym budynku. Ta, co chodziłam do tego ogniska muzycznego. Podstawowa. Ja nigdy nie współpracowałem z panią Czesławą, dlatego że słowo współpraca oznacza pewien obowiązek. Pani Czesława tak kieruje swoimi ruchami, że kontakty z nią są czystą przyjemnością, są czystą frajdą. Nie można tego podciągnąć pod pracę czy współpracę. Dlatego naprawdę, czy ktoś pamięta panią Czesławę z okresu jeszcze domów towarowych w Bukowsku, gdzie jeżeli nie było czegoś w Bukowsku, to znaczy, że nie było tego nigdzie. Czy ktoś zna panią Czesławę obecnie jako naprawdę wulkan energii, to każdy wie, że to jest naprawdę osoba, z którą można przynosić góry, kraść konie. Gdyby nie pani Czesia, to Sanok i nasza ziemia sanocka byłaby dużo mniej kolorowa. Pani Czesława to jest taka osoba bardzo ciepła, nasza wszystkich mama w pewnym sensie. No, faktycznie nie ukrywam, że z panią Czesławą znam się prawie od dziecka, oczywiście, jak ja byłem dzieckiem. Pani Czesława ma niesamowitą energię. Kiedyś Artur Andrus o niej powiedział, że gdyby technologia elektrowni odnawialnych miała szukać swojego logo, to powinna wziąć twarz pani Czesławy. Zaraz. Czy tędy dojedziemy, czy nie? Pewnie tamtą, prawda? Nie wiem. Chyba. Czyli to jest serkiewka, która jest na zdjęciu na okładce zdjęciu, książki. Na okładce książki, tak. Za właśnie panią, tam gdzie pani na motorze. No właśnie. Tam byłam właśnie z mężem, przyszłym mężem. I uczył mnie jazdy, bo jeszcze wtedy nie miałam prawa jazdy. I zanim mi powiedział, jak mam zahamować, to już ruszyłam. I dopiero w biegu on wskakiwał, żeby tam potem dalej dać instrukcję odnośnie dalszej jazdy. No, czyli uratował pani życie. Tak. I kończy się szczawkę i zacznie się rzepać.
korzyść właśnie z tego, że mówimy o takich osobach, jak chociażby pani Czesia, to jest to, że przekazujemy innym to, co ci ludzie osiągnęli i tak naprawdę, no, co jest ważne w życiu, bo niekoniecznie z mediów się dowiemy, że tak powiem, co jest ważne w życiu. Natomiast poprzez przykład takiej osoby możemy sobie naprawdę prześledzić różne wybory życiowe, postawy i się zastanowić, co warto w życiu robić, a co nie. Potrafi przyciągać do siebie naprawdę nieprawdopodobnych ludzi, wokół siebie jednoczyć i to naprawdę różnych, z różnych środowisk, z różnym temperamentem. I to jest wyjątkowe w pani Czesi, że potrafi tych ludzi w jakiś magnetyczny sposób do siebie przyciągnąć i naprawdę i coś nowego powstaje poprzez to. To jest potęga tej bezinteresowności tak naprawdę. I to tak, każdy wyczuwa. Każdy wyczuwa w nas po twarzy, czy przychodzi z czymś, bo ma interes większy, mniejszy i coś ma za pazuchą, czy też przychodzi po to, że widać, że po prostu dla innych i to się wyczuwa i ja myślę, że to otwiera te drzwi i otwiera też ludzkie serca, prawda? Ona wie, co jest za wzgórzem, ona wie tak naprawdę, do czego dążymy i ona wie, że czasami trzeba po prostu poczekać, trzeba obejść dookoła pani Czesia, żeby osiągnąć ten cel. I to jest ta prawdziwa mądrość, która przychodzi z latami. Nie, żeby tam się przywala, ale faktycznie nie zdarzyło mi się, żebym gdzieś przyszła, żeby ten powiedział, nie da się. Albo tam nie dam rady. No. To jest czarodziejka z Kupowska. No, czarodziejka z Kupowska, tak nazwijcie. No, widać z daleka już stary nasz domek. To jest mój dom rodzinny. Tu się wychowałam i spędziłam dzieciństwo. Stąd wyniosłam wspomnienia, które wracają do mnie do dziś. Później mama wraz z siostrą Ulą i jej mężem przeniosła się na drugą stronę ulicy do nowego, dużego i przestrzennego domu, który do dziś służy rodzinie jako miejsce zjazdów i spotkań z okazji świąt i innych uroczystości. Za czasów mojej młodości na tym moście toczyło się życie towarzyskie. Teraz zabawy nie byłyby już możliwe. Pamiętam takie zdarzenie, kiedy trzeba było jechać i do kamieniarzy zapłacić za tablicę pamiątkową, która została już zamocowana w szkole. Pierwotnie miała być ta tablica ufundowana za darmo, ponieważ i zarówno ten pan, jak i jego żona byli naszymi absolwentami. Niemniej jednak później przysłali nam fakturę na ponad 1000 zł, myśmy już nie mieli w ogóle pieniędzy, bo nie liczyliśmy, że trzeba będzie płacić. Wtedy we 3 osoby, ja, pani Czesława i pan Bielecki, też z Komitetu Organizacyjnego, pojechaliśmy do tych państwa. Szczerze mówiąc, ja jechałam z duszą na ramieniu, co to będzie, pieniędzy nie mam, trzeba zapłacić. Ale oddałam całkowicie pole do działania pani Kuraszowi. Więc tutaj, żeby oddać w ogóle tą całą sytuację, to ja może zademonstruję. Więc ja usunęłam się do tyłu, wchodzi pierwsza pani Kuraszowa i mówi: dzień dobry, dzień dobry. O, jak tu u państwa pięknie, a jaka ładna podłoga, a jak tu macie ładnie. Więc tam nastąpiła konsternacja, ponieważ ci państwo siedzieli tak, obydwoje. Myśleli, że my tu będziemy awanturować się, czy coś takiego. Szczerze mówiąc, ja się nic nie odzywałam, ani pan Bielecki, bo nie chcieliśmy w ogóle wchodzić do działania, ponieważ gdzieś widziałam, że już idzie wszystko w dobrym kierunku. No i ta rozmowa oczywiście doprowadziła do tego, że państwo powiedzieli: dobrze, będzie to przez nas ufundowane, nic nie będziecie płacić. Więc muszę przyznać, że była to dla mnie naprawdę super szkoła marketingu. Czesia mówi tak: Kaziu, siadaj, to ja cię odwiozę do domu. No to wobec one jadą, bo to już znam z opowiadania. One jadą, a tu grzmi, pioruny biją. Na to Kazia mówi: Ceśka, ja się tak boję, a ty się nie boisz? Pani Cesia mówi tak: ja byłam w niedzielę u spowiedzi, to się nie boję, a ty jak nie byłaś, to się módl.
1989 roku i jest to takie wspomnienie bardzo miłe i przyjemne, a niezależnie od tego, jeszcze od 1957 roku byłam tu 2 lata organistką i tu w tym kościółku podczas sum zawsze grałam i śpiewałam, kiedy odprawiał się ksiądz Stanisław Porębski. Niewiele się zmieniło, zostały te same witraże, te same podłogi, może są ławki inne, ale chór jest ten sam, wszystko zostało to samo. A tu właśnie przysięgałam mężowi wierność i miłość do końca życia i tak spełniło się to nasze piękne życie małżeńskie. No i z myślą, jak jestem w rodzinnych stronach, to zawsze staram się też tu zaglądnąć, przyjść i myślami sięgnąć do tych pięknych, dawnych, moich młodzieńczych lat. Powiatowego Centrum Wolontariatu. A już na pewno nie byłoby właśnie takiego, tak dobrze działającego tego wolontariatu, który przecież zrzesza ludzi w różnym wieku, począwszy od młodzieży, a skończywszy na osobach starszych. Ponadto uważam tak, że nie byłoby Uniwersytetu Trzeciego Wieku i działającego właśnie tak, jak ten uniwersytet działa. Poza tym taki uniwersytet w naszym niedużym mieście jest tak wspaniałą formą organizowania czasu wolnego osób starszych, że mogą nam go pozazdrościć tylko okoliczne miasta. Dla mnie pani Czesia Kuraż jest osobą wyjątkową, a zarazem taką zwyczajną, bo zawsze mówię, że jest to kobieta z klasą. Dlaczego kobieta z klasą? Dlatego, że jest wspaniałą matką, mądrą, konsekwentną i taką również babcią. Jest powierniczką dla wielu osób, między innymi również dla mnie. Nigdy z ust pani Czesi nie słyszałam złych słów pod adresem jakichkolwiek osób. Zawsze uśmiechnięta, nigdy nie narzekająca. Słowem zwykły, a zarazem niezwykły człowiek. Dla mnie osoba taka zaufana, zaufania godna i osoba, która również w trudnych chwilach potrafi człowieka pocieszyć. Nie wyobrażam sobie naszego Sanoka bez naszej pani starościny. Do Bukowska przeprowadziłam się jako młoda mężatka, jesienią w 1959 roku. Mąż podjął pracę w ośrodku zdrowia, ja zostałam księgową. Mieszkaliśmy w Bukowsku do czasu przeprowadzki do Sanoka. Do pracy dojeżdżałam z Sanoka przez 26 lat. Na początku PKS-em, a później też w swoim własnym samochodem. W latach 70. i 80. wspólnie z prezesem Klimkiem zrealizowaliśmy tu wiele inwestycji. Magazyny, zajazd, dom handlowy, piekarnię, które do dziś służą społeczności lokalnej. Jeszcze moje uczennice. Ania, uczennica, Danusia. Stare czasy. Tak, sąsiadka z mojej uliczki, jeszcze z ulicy Górnej. Tak. No ale
też jest tutaj, już pracuje ile lat? Ponad 30, pani Aniu, widzi pani tu czas leci. Właśnie. Marysia to jest moja uczennica, kierowniczka, Tarełka wśród kierowników. 40 lat minęło, pani prezes. 40 lat minęło. Pracy, tak. 1 września. Ty, ja nie będę mówić, ile mnie minęło. No, wierzę, ale zawsze pani się trzyma. Ja mówię uśmiechnięta i ja mówię, zawsze tam pani. Dziękuję. Zawsze nam pani brakuje. No. Będę powtarzać, mówię pani. Dzień dobry. Jedziemy tak po mojej starej znajomych. Proszę usiąść. Przez ile lat to był pokój zamknięty i czekał ja na pani poszła, jak była pani starostą. Cały czas ja tutaj nie wchodziłam. Tu cały czas ten pokój czekał na pani. Tak. A ja mam dziewczynę, że ona już lat nie będę pracować. Ale to tak właśnie. Nic się nie zmieniło. Nic się, ten stół, te meble, wiadomo, że troszkę ściany żeśmy tam było, tego malowanie, ale wszystko zostało na tym miejscu. Księgowa była tam, tutaj sekretariat. Tu jest sekretariat dalej, ten obraz każdy, bo ja to jest po pani, nie wiem, czy kulona. Pani się w ogóle nie zmienia, ja zawsze, ile razy panią widzę, pani się po prostu trzyma. Siania, nie mam czasu, ciągle to wolontariat, to uniwersytet, to fundacja. To dobrze, bo po prostu... To obowiązki babcie włożę do przedszkola, ze szkoły, no to też rano o 8:00 frania do szkoły, a Ole na przed 9:00 do przedszkola. I super, no, jest pani w ruchu i dlatego pani tak wygląda, bo po prostu nie ma pani nie narzekam, czasu nie. Myśleć, że coś mnie boli, coś... Nie, nie. Jestem w drodze, nie ma czasu. Czas, nie ja ma czasu. Czasem zlecę, że to polopieryna S i... Tak, no i polopieryna. Wszystkich w Bukowsku, a na młodzież głównie zwracała uwagę, ponieważ istniał zespół pieśni i tańca Bukowianie, gdzie kierownikiem artystycznym był pan Piotr Przywoź, a pani prezes Czesia Kuraż była tak jakby matką chrzestną, takim sponsorem, można by powiedzieć, tego zespołu i głównym motorem napędzającym działanie tego zespołu. No, zapytała się mnie, Halinko, a co ty zamierzasz robić, gdy zdasz maturę? Ja mówię, pani prezes, jeszcze nie wiem, jakby to było, ale na studia na pewno nie pójdę, ponieważ jest nas też dużo w domu, bo pochodzę z rodziny wielodzietnej. I jeszcze nie wiem, jak to będzie. I pamiętam, pani Czesia uśmiechnęła się do mnie, mówi, Halinko, nie martw się, przychodź do mnie, ja cię bardzo chętnie przyjmę do pracy. I tak też się złożyło. Starała się traktować każdego pracownika jak kogoś z własnej rodziny. Nawet były takie przypadki, gdy coś nie wyszło, gdy się coś zawaliło na przykład, to pani Czesia tak umiała tą sprawę z tym pracownikiem załatwić, że bez stresu to wszystko się obchodziło. Każdy, mi się wydaje, że był wyróżniony przez to, gdy pani Czesia zlecała jakieś zadanie, czy jakąś organizację, czegokolwiek, to człowiek się czuł wyróżniony, bo pani Czesia wskazała, że ty tą pracę będziesz wykonywać i czy to zadanie. Gdy się żegnałam z pracownikami, oczywiście pani prezes przygotowała takie serdeczne pożegnanie, powiedziała mi, ty zawsze będziesz nasza.
pani Czesława Kurasz, nie miałabym takiej fantastycznej reklamy szkoły, jaką jest ona właśnie. Bo pani Czesia jest absolwentką naszej szkoły i wszędzie, gdzie się pojawia, wśród ludzi, z którymi się spotykam, zawsze to podkreśla. Czy może być lepsza reklama ekonomika jak pani Czesia Kurasz? Nie. Gdyby nie tacy ludzie jak pani Czesława Kurasz, można by było pomyśleć, że okres emerytury to jest przejście na boczny tor. Ludzie z jednej strony chcieliby dożyć do emerytury, chcieliby być na emeryturze, a z drugiej strony bardzo się boją tego czasu. Nie wiedzą, jak będą się czuć właśnie odstawieni na boczny tor. Ale gdy popatrzy się na panią Czesię Kurasz, to człowiek widzi jedno. To nie jest boczny tor. To jest nowe otwarcie, to jest druga młodość. A już od emerytów zależy, w jaki sposób tę drugą młodość i nowe otwarcie wykorzystają. Pani Czesia Kurasz jest przykładem na to, że ta druga młodość może być piękna, fantastyczna, pełna przeżyć, wrażeń, spotkań z fantastycznymi ludźmi, może być niezwykła. I tego jej gratuluję. Ma 5 minut i mówi tak, musimy szybko coś tam omówić, bo ja się bardzo spieszę, bo jestem o tej godzinie umówiona gdzieś, o tym jestem umówiona na spotkanie z kimś tam, a o tej muszę odebrać wnuka skądś tam. I sobie myślę, rany boskie, kalendarz w głowie. No tu człowiek stara się gdzieś tam zapisywać, żeby nie zapominać, ale ja mam wrażenie, że u niej to jest takie właśnie naturalne, że ona to pamięta. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ona zapomniała czegokolwiek. Nie wyobrażam sobie. Ona jest zawsze tam i zawsze o tej porze, o której się z kimś umówiła. Zawsze dotrzymuje słowa. Jeśli coś obieca, no to po prostu, ja nie wiem, no chyba koniec świata jedynie by jej uniemożliwił. To jest naprawdę, no super człowiek. Babcia? Tak? Ile ty masz lat? 77.